pora przygotować donice do wiosny. Donice, w których rosną rośliny, było coś posadzone i takie, w których dopiero planujemy nasadzenia. Jak się za to zabrać? Jak obejrzycie do końca, to będę wdzięczna, jak posadzicie kciuki w górę i pamiętajcie o subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zacznijmy od donic, w których już coś rośnie. Donice, które były zimowane przy ścianach budynku, możemy śmiało przestawić w ich miejsce docelowe. Oprócz oczywistych kwestii oczyszczenia, umycia donic, jak i podstawek, musimy oczyścić rośliny. Usuwamy, wycinamy wszystkie suche, połamane fragmenty roślin. Usuwamy również liście i różne zanieczyszczenia, które mogły nalecieć w czasie zimy. Za pomocą niewielkich grabek warto rozluźnić wierzchnią warstwę ziemi i dosypać świeżego nowego podłoża. Po poprzednim sezonie, jak i po zimie, na pewno podłoża jest troszeczkę mniej. Raz, że trochę się wypłukało przez dziurki od odpływu, ale również ziemia trochę siadła. Zrobiła się bardziej zbita, dlatego warto ją rozluźnić i nasypać świeżego, nowego podłoża. Nie sypmy świeżego podłoża po sam rant. Świeżo nasypany substrat warto wymieszać ze starym podłożem. Podczas mieszania podłoży warto dosypać trochę nawozu granulowanego. Na nawozy płynne jest jeszcze trochę za wcześnie. Stosujemy dawkę, która podana jest na opakowaniu producenta. Warto wybrać nawozy długo działające. Po wymieszaniu ziemię delikatnie ugniatamy. Warto ją wymulczować większymi kawałkami kory, tak żeby nie rozdmuchał ich wiatr po całym ogrodzie, balkonie czy tarasie. Ten etap jest bardzo ważny, jeżeli chcemy oszczędzać wodę w ogrodzie. Gdy w donicach mamy rośliny zimozielone czy takie, które zaczynają budzić się do wiosny, to pamiętajmy o ich regularnym podlewaniu. Teraz skupmy się na donicach, w których coś rosło w poprzednim sezonie i planujemy nowe nasadzenia w najbliższych dniach, tygodniach. Z ziemią, która pozostała w donicach, postępujemy w podobny sposób jak w poprzednim przypadku. Ale jeszcze nie sypiemy nawozów. Puste donice po poprzednim sezonie, donice, w których coś rosło, mogliśmy tak naprawdę przygotować już jesienią. Zasilić glebę za pomocą obornika, ale niestety na obornik już teraz jest za późno. Gdy roślinę posadzimy, tak jak w moim przypadku chcę posadzić mięty, chcę przesadzić je z grządek do donic, żeby nie rozrastały mi się po ogrodzie. Gdy roślinę posadzę, podleję, wymulczuję podłoże, ziemię, żeby nie przesychało od słońca i wiatru, nawóz, jeżeli będzie wymagany, zastosuję dopiero na początku kwietnia. Gdy przygotujemy, oczyścimy donice, w których jeszcze nie planujemy nasadzeń, to podłoże w takich donicach warto przysłonić za pomocą kory czy drewnianych zrębków. Dzięki temu podłoże w takiej donicy nie będzie ulegało erozji, przesychaniu od słońca i wiatru. Gdy w takich donicach planujemy nasadzenia dopiero po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków, to w tym momencie, gdy przygotowujemy podłoże, możemy dodać trochę nawozu granulowanego, żeby zasilić glebę, zasilić podłoże. Ale w tym przypadku warto użyć połowę dawki, która podana jest na opakowaniu producenta. Jeszcze taka wskazówka. Gdy w donicy planujemy posadzić jakieś pnącze, na przykład groszek pachnący, to zanim roślinę posadzimy, warto przygotować palik, podporę, coś po czym roślina będzie się piała. W momencie, kiedy roślina już rośnie w donicy, jest posadzona i planujemy wbić podporę, to jest spore ryzyko, że uszkodzimy korzenie, a to wpłynie na zdrowotność rośliny. Jak planujemy nowe kompozycje w donicach i na przykład nie mamy podstawek, bo czasami ciężko jest kupić do tak dużych donic, to warto donicę troszeczkę wkopać w grunt, dzięki temu ziemia tak szybko nie przesycha. Na samo dno donicy, jako taką warstwę drenującą, warto nasypać większe kawałki kory lub rozdrobnione gałązki. Oprócz tego, że mamy przepływ powietrza, drenaż, to też kawałki drewna dobrze nasiąkają wodą i dzięki temu, gdy są upały, wiele dni suszy, to podłoże też tak szybko nie przesycha. Te donice będę musiała poprzestawiać. Widać, że są krzywo ustawione, bo w nich były wcześniej ziemniaki. I uprawa ziemniaków w donicach to jest idealna, fantastyczna sprawa. Serdecznie polecam. Jest film na kanale chyba na ten temat, także podlinkuję go Wam w opisie. Dobra, koniec gadania. Zabieram się za przesadzanie mięty w donice. A tymczasem przyjemnej pracy w ogrodzie i owocnej. Do następnego.